Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wygląda na to, że energia, zielona energia i czysta energia Bidena oraz jego wariatów środowiskowych nie jest ani taka zielona, ani taka czysta. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Każdy normalny to rozumie, no ale teraz włączyła się Międzynarodowa Agencja do Spraw Energii. No to Międzynarodowa Agencja do Spraw Energii, no jak sama nazwa wskazuje, jest to organizacja, która składa się, czy reprezentuje wiele krajów, nie tylko Europę, czy nie tylko Amerykę, czy nie tylko Chiny. Ma swoich przedstawicieli z najróżniejszych rządów, no i oni weszli w zasadzie do takiej debaty politycznej. Zrobili raport, ale to jest polityka, no bo w Ameryce teraz ta zielona fala, ta zielona ekonomia, te zielone uzdrawianie i tak dalej, no to Biden i jego wariaci środowiskowi, no to chcą wydawać tryliony. Oczywiście większość pieniędzy to będzie wydawana na tak zwanych ekspertów i na rzeczy, które nie mają nic wspólnego z energią, no ale to jest rozdrapywanie pieniędzy, no bo niestety budżetówka ma to do siebie, że wszyscy budują socjalizm po to, żeby być przy żłobie. No i tutaj też jest po to, żeby być przy żłobie. I to przejście Biden, no to właśnie proponuje przejście z prawej strony, z tych materiałów węglowodorowych, czyli olej, gaz i węgiel, na przejście na te wszystkie cele słoneczne, elektrownie wodne, elektrownie wieczne i tak dalej, i tak dalej. Trzeba pamiętać, że olej, gaz i węgiel produkuje 84% energii na całym świecie, czyli to jest w zasadzie 6/7, 1/7 jest mniej więcej produkowana przez tą zieloną energię, czyli technologię. Cały ten raport, to jest prawie 300 stron, był wydany w tym miesiącu. No i to tytuł, no to w zasadzie jest tytuł to jest taki, że to są rola krytycznych minerałów w czystej energii, w tym okresie przejściowym do czystej energii. No i ona rozwala, w zasadzie zaorała całą ambicję Bidena. Tak szczerze powiedzieć, no to lepszy tytuł byłby taki, że czysta energia, czy przejście do czystej energii, ani za szybko, ani za łatwo, ani za czysto. Tak? Także no nie da rady tego zrobić, a wariaci środowiskowi niestety to obiecują. Ta Międzynarodowa Agencja Energii, no oni mają bardzo dużo informacji, oni zbierają te informacje, ale najważniejsze w tym wszystkim to jest to, że trzeba będzie bardzo dużo kopalni, że trzeba po prostu kopać, że te minerały, no to są potrzebne, żeby coś produkować, no tak jak kopalnie są potrzebne, żeby wykopywać ten węgiel, tak samo jak rurociągi są, żeby przesyłać ten olej, najróżniejsze urządzenia, żeby wydobywać olej i gaz, to coś gdzieś jakoś musi się znaleźć, tak? Energia nie jest znikąd i jeżeli coś zastępuje, no to ceną innych rzeczy. Ta agencja międzynarodowa, to jest to, co na przykład popatrzyła się na to, co proponuje Biden, no i jego wariaci środowiskowi, no i oni doszli do wniosku, że jeżeli to, co Biden proponuje do 2040 roku, albo do 2035 roku. No, w każdym razie, żeby 2040 rok, no to już w zasadzie pół pokolenia to jest, no to wydobycie litium musiałoby wzrosnąć 40-krotnie. Wydobycie grafitu musiałoby wzrosnąć 25-krotnie. Wydobycie niklu 19-krotnie.
wydobycie rzadkich metali 10-7-krotnie. Także to są potężne ilości. No, w ciągu 35 lat, w ciągu 35 lat, no, w ciągu 19 lat zwiększyć wydobycie 40 razy litium, no bo to będzie tyle potrzeba na te litowe baterie, tak? Jeżeli wszyscy mają jeździć samochodami elektrycznymi, no to nie jest już ten stary ołów, te ciężkie akumulatory. To już jest litium, które gdzieś wydobywają w Zanzibarach czy innych Chinach. To potężne są wodne takie baseny, to się krystalizuje. No, popatrzcie się na YouTube, no to zobaczycie, jak to się wszystko odbywa. W każdym bądź razie cały świat nie ma tej pojemności, żeby dostarczyć to, co prawa popytu i podaży będą. No, nikt nie jest w stanie naprodukować tego. Organizacja ta Międzynarodowa Energii, no to ostrzega. W sumie no to są biurokraci, dobrze płatni biurokraci. Oni ostrzegają, że Nie ma planów praktycznych, że są, to jest tak jak ten socjalizm teoretyczny, taki tutaj mamy energię środowiskową teoretyczną. Praktyka jest taka, że nikt na razie nie planuje, jak zacząć budować się kopalnie i te rafinerie, żeby to wszystko wyciskać. To, że coś będzie dostarczone, no to są jakieś takie dziwne mrzonki, to są jakieś aspiracje, to są przekłamania, to jest niezrozumienie świata, jak to wszystko działa, żeby te ilości zdobyć to, co Biden i wariaci środowiskowi chcą, no to cały świat będzie miał potężną tragedię. Tragedię środowiskową, tragedię ekonomiczną, tragedię społeczną. No po prostu wszystko będzie się rozsypywało. Organizacja, Międzynarodowa Organizacja Energii, no to mówi o podstawowej rzeczy, że wszystkie maszyny tej zielonej energii, no to potrzebują dużo, dużo, dużo więcej minerałów światowych, no i są bardziej energochłonne. Taki typowy elektryczny samochód, no to potrzebuje 6 razy więcej minerałów, żeby to wszystko zrobić w stosunku do samochodu, który jest zrobiony z metalu i spala tylko tą benzynę z ropy. Także jeżeli jest jakaś turbina na oceanie, no na płytkim oceanie czy na morzu, no to tam potrzeba około 9 razy więcej minerałów niż jakikolwiek generatory napędzane czy opalane węglem. Także to jest bardzo duża różnica. Od 2010 roku średnio na wyprodukowanie jednostki energetycznej, no to przez ostatnie 10 lat, no to wzrosło o 50%. A tylko 10% energii jest robione przez panele słoneczne i przez generatory wieczne. Także Agencja Energii no mówi, że taka chęć przejścia z tego intensywnej ekonomii czy intensywnej energii opałowej, węglowodorów, do przejścia, także już nie będą używane te węgiel i olej, tylko będzie używane panele słoneczne, no to
olej, ropa i to wszystko, no to jest relatywnie łatwo przesyłalne, relatywnie łatwo wydobywalne i relatywnie łatwo spalane, a te wszystkie inne środowiskowe, zielone energie, no to jest to dużo bardziej skomplikowane. Do tego jeszcze, żeby to rozbujać, tak, żeby rozbujać, no to każdy normalny rozumie, że założenie kopalni, no to nie jest tak rach, ciach, ciach i się nie stanie w ciągu jednej nocy. Średnio fachowcy to mówią, że zajmuje około 16 lat od momentu znalezienia miejsca na kopalnię do tego, żeby kopalnia produkowała. No ale jeszcze ile czasu zajmuje, żeby znaleźć to miejsce na kopalnię? No to jest następny rok, dwa czy trzy. No ale powiedzmy, że już wiadomo, że w tym terenie są minerały, 16 lat. Także do 2035 roku, no to nie ma nawet tego czasu. Tak jak Biden chce, żeby było w 2035 roku, było 100% carbon free elektryczne samochody, no ale to one też nie są bez węgla, no bo niestety cokolwiek będzie produkowało węgiel, no to było wyprodukowane wytwarzając węgiel. Również ta Agencja Energii podsumowywała to, że możliwości zaopatrzenia tych wszystkich materiałów tak błyskawicznie, no to nie wyjdzie. To nie wyjdzie, że to wszystko dojdzie do tego, że szybki okres przejściowy może wszystko załamać. Będzie strasznie duże zapotrzebowanie. Jak będzie duże zapotrzebowanie, no to ceny będą wzrastały. Każdy normalny człowiek rozumie, że takie zapotrzebowanie, no to będzie globalnie wykorzystywane i te wszystkie kopalnie, no to zawsze potrzebują nieprawdopodobnej ilości wody. A wszędzie tam, gdzie są te kopalnie, no to tam wody z reguły nie ma. Litium potrzebuje nieprawdopodobną ilość wody. Miedź potrzebuje nieprawdopodobną ilość wody. No i to jest tam, gdzie tej wody w sumie nie ma. Do tego dochodzą najróżniejsze kwasy, niekwasy, które mogą się rozlać. Najróżniejsze zanieczyszczenia z tych odpadów. No i nie mają, do tej pory ludzie nie mają co z tym robić. A jak produkcja ma być się zwiększyć 40 razy na litium, no to będzie światowa po prostu tragedia. Agencja Energii, no to też zaczyna się patrzeć na rzeczy tak jak prawa pracy czy zanieczyszczenia. No wszyscy się denerwują zanieczyszczeniami, no tyle tylko nie wariaci środowiskowi. I gdzie będzie to wydobywane? No jak zwykle nie będzie wydobywane czy w Ameryce, czy w Europie. To się skończy wydobywanie tam, gdzie są dzikie rządy, tam gdzie można kogoś przekupić, tam gdzie nie dbają o pracownika i tak dalej, i tak dalej. Także, że środowiskowi wariaci po prostu wprowadzą niewolnictwo w wielu miejscach energii. Dzisiaj jest tak, że największych trzech producentów ropy, gazu i węgla, między innymi Stany Zjednoczone, no to dostarczają 80% tej energii, a szanse na te wszystkie minerały dla Ameryki czy Europy, no to są w zasadzie zerowe. Trzech największych producentów, no to między innymi Chiny, oni mają 80% globalnego zaopatrzenia
Także oni trzymają rękę na pulsie. Ameryka to nawet nie jest graczem w tym wszystkim, Europa tym bardziej. Także znowu się wystawia do odstrzału i będzie odstrzelona przez Chińczyków. Chińczycy po prostu grają tymi marionetkami jak chcą i wariaci środowiskowi po prostu papugują i pieprzą takie trzy po trzy. Jeszcze w tym raporcie jest ostrzeżenie o emisjach zanieczyszczeń, że to po prostu jest nieprawdopodobne, że do tego jeszcze zużycie energii na kilogram każdej wydobytej tony rudy, to idzie w górę. No i to nie jest taka trywialna sprawa. Długoterminowo to większość normalnych ludzi zaczyna się zastanawiać, czy ta czysta energia od początku do końca tego samochodu, który ma jeździć po ulicach, no to tego nie ma. Ci wariaci w Waszyngtonie, w Warszawie, w Nowym Jorku czy w Brukseli, oni naprawdę sobie wyobrażają, że ta energia, no to pochodzi z gniazdka. Oni po prostu sobie myślą, skąd jest prąd, skąd jest energia. No jest z gniazdka, no ale to naprawdę trzeba być kretynem, żeby po prostu nie patrzeć, skąd się brały te kilowatogodziny, skąd się brały te baterie. No naprawdę trzeba być nienormalnym kretynem, żeby tego nie widzieć. Najgorsze jest jeszcze to, że te wielkie zapotrzebowanie spowoduje to, że ceny podskoczą. Jak ceny podskoczą, no to szczególnie z bateriami, no to wszyscy obiecywali, że baterie będą coraz tańsze, no bo jest po prostu tak ludzie, przemysł i technologia się uczy, że masowo jest produkowane, że to wszystko będzie coraz tańsze i tańsze i tańsze, no ale niestety prawo popytu i podaży spowoduje to, że będzie droższe, no i wtedy żadnych tych oszczędności i tej tańszej zielonej energii w sumie nie będzie. Jeżeli by to było taki raport byłby z od strony przemysłu węglowodorowego, czyli wszystkich tych górników i nafciarzy, no cały ten raport byłby odrzucony i byłby powiedziany, że to jest po prostu konserwatywne, zaściankowe myślenie, no i że to fałszywe jest i tak dalej. No ale niestety ta organizacja, Międzynarodowa Organizacja Energii, zrobiła to, co mało kto z polityków w zasadzie rozumie i większość tych środowiskowych uczestników całej tej wojny o tą zieloną energię, no to jest tylko czysta propaganda komunizmu. To jest czysta propaganda komunizmu. W wypadku Ameryki, no to chodzi o to, żeby opodatkować ludzi jak tylko można w imię zielonej rewolucji, w imię zielonej energii, żeby rozdać te pieniądze i rozsypać te pieniądze socjalnie. To jest taka reperacja czy zmiana całego narodu, zmiana całego systemu ekonomicznego rewolucją środowiskową. No i nie ma się z tego jak wykopać. No po prostu tak jak mówią ludzie normalni, czym bardziej się kopie, tym większy tą dziurę się człowiek zakopuje. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z więzienia o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, głosujcie na republikanów, na konserwatystów, przekaz dla socjalistów, głosowaliście na Bidena 120 dni, popatrzcie, co się dzieje.
Żydzi leją Arabów, Arabi leją Żydów, w Ameryce leją się na stacjach benzynowych o benzynę, tam gdzie się nie leją, płacą jeszcze więcej za benzynę. Zdrowie dla normalnych.